Podczas ostatniej sesji nadzwyczajnej radni wybrali przewodniczących, wiceprzewodniczących i członków Komisji Rady Miejskiej w Dębicy. Sesja przebiegła wyjątkowo sprawnie. Radni we wszystkich uchwałach byli jednogłośni. Można by było się spodziewać, że wybór składów osobowych komisji, to ta procedura trochę potrwa, bo zazwyczaj ta historia pokazywała, że to trwało. No tutaj muszę powiedzieć, że no faktycznie może udało nam się pewien nowy zwyczaj wprowadzić, takie nowe otwarcie, bo wcześniej odbyliśmy wspólne uzgodnienia przedstawiciele tutaj większości z reprezentantami tutaj drugiej strony, mniejszości klubu Koalicji Obywatelskiej. No i doszliśmy do porozumienia, jak te funkcje, jak te składy osobowe w komisjach mają wyglądać. Między innymi opozycja będzie przewodniczyć komisji rewizyjnej. No to był też często taki postulat, który się tutaj przewijał, stąd pozytywnie na to odpowiedzieliśmy. Też przedstawiciele tutaj Koalicji Obywatelskiej będą wiceprzewodniczącymi bodajże 4 komisji. No, a w pozostałych komisjach to nasi przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości będą przewodniczącymi i też tam mieć funkcję wiceprzewodniczących. No i pozostaje nam teraz tutaj brać się do pracy w tych ustalonych składach osobowych, bo każda komisja no, na pewno będzie miała się czym zająć. Każda komisja liczy też 5 osób, więc myślę, że w takim gronie ta praca będzie mogła sprawnie się posuwać do przodu. Mamy świadomość, że nie zawsze będziemy się zgadzać, ale konstruktywny spór to tylko może przynieść lepsze rozwiązanie. Monika Garduła z klubu mniejszościowego Rady Miejskiej będzie przewodniczącą komisji rewizyjnej. Nawet w tamtej kadencji mówiliśmy, że komisja rewizyjna powinna zawsze być w opcji tej mniejszościowej przeciwnej, ale pełnej jakby tej komisji nie mamy, ponieważ większość w tej komisji jest klubu większościowego w Radzie. Natomiast no, liczę na dobrą współpracę. No już musimy zacząć przygotowywać wniosek absolutoryjny i ocenę wykonania budżetu za 2023 rok. Mamy czas do 15 czerwca na złożenie tego wniosku. Mamy uchwalony już przez poprzednią Radę plan kontroli, więc tym na pewno się zajmiemy w tym roku. Przewodniczącym Komisji Rodziny i Polityki Społecznej został radny Paweł Hajn. Bardzo bym chciał, żeby ta komisja pracowała w ten sposób, że patrzyła na sprawy miasta właśnie z perspektywy mieszkańców, czyli rodzin, młodzieży, dzieci, ale również seniorów czy osób z niepełnosprawnościami. W praktyce chciałbym, żeby to wyglądało w ten sposób, żebyśmy patrzyli, w jaki sposób te osoby, w jaki sposób infrastruktura miasta jest dostosowana do potrzeb, żeby było jak najwięcej ścieżek rowerowych, żeby jak najwięcej było miejsc zielonych, jak najwięcej obiektów sportowych dostosowanych do potrzeb, tak żeby każdy mieszkaniec mógł korzystać w sposób bezpieczny i dowolny właśnie z tej infrastruktury, którą mamy. W praktyce chciałbym, żeby jak najwięcej pieniędzy unijnych na te właśnie działania, na tę infrastrukturę było pozyskiwanych. Dzięki temu po prostu odciążymy budżet miasta i jakość życia w naszym mieście się poprawi. To jest jeden aspekt, a drugi aspekt to jest ścisła współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, również w tym zakresie, aby osoby, które mają trudniejszą sytuację, czy materialną, czy jakoś życiową, miały uzyskiwały w dalszym ciągu jak najwyższą pomoc z tej instytucji i chciałbym, żeby ta współpraca, tak jak do tej pory się układała, jak najlepiej również w tej kadencji, również była po prostu na najwyższym poziomie. Przewodniczący Mateusz Cebula podkreśla, że będą usprawnienia w prowadzeniu wszystkich sesji. Dzisiejsza sesja no, była jeszcze w trybie takiej sesji nadzwyczajnej, więc nie było tych komponentów związanych z wnioskami radnych, wnioskami rad osiedli, no, które na takich zwykłych, zwyczajnych sesjach są. Ale tutaj też doszliśmy do pewnych uzgodnień, więc myślę, że pewne usprawnienia nastąpią. No ale to też wszystko zależy od tego, jakie projekty uchwał na daną sesję trafią. No, następna sesja, która nas czeka, to najprawdopodobniej sesja absolutoryjna, no, która też się rządzi swoimi prawami, będzie debata nad raportem o stanie miasta, więc tutaj raczej spodziewam się może większej dyskusji, ale no generalnie będziemy tutaj apelować do radnych, żeby możliwie największa część tej pracy merytorycznej odbyła się na komisjach, żeby tam wypracować ewentualne propozycje, poprawek, wnioski, a tutaj na sesji, żeby już te najważniejsze sprawy po prostu wybrzmiały, no i żeby to wszystko się sprawnie odbywało. Burmistrz i radni są przekonani, że jednogłośne głosowania to dobry prognostyk na przyszłość. Dzisiejsze głosowanie nad wyborami komisji na pewno przejdzie sprawnie. Wiem, że oba kluby się dogadały co do członków komisji. Ja prosiłem o to
przedstawicieli wszystkich klubów, żeby ta współpraca w Radzie Miejskiej była, żeby wszelkie uprzedzenia zostały odstawione na bok, a naprawdę radni chcieli pracować z otwartą głową i sercem na rzecz mieszkańców Dębicy i Dębiczan. W związku z tym wiem, że dogadali się w taki sposób, że radni opozycyjni również będą pełnić funkcję wiceprzewodniczących komisji i na moją prośbę wiem, że radni znajdujący się w koalicji rządzącej oddali przewodniczenie w komisji rewizyjnej opozycji, żeby opozycja tą komisję prowadziła i patrzyła na ręce burmistrzowi. Jest to bardzo dobry prognostyk właśnie na najbliższą kadencję, że sesje będą przebiegały bardzo sprawnie, że będziemy w najważniejszych kwestiach, które dotyczą miasta, jednomyślnie i sprawy po prostu, żeby zawsze dobro mieszkańców, dobro miasta było naszym priorytetem. Jestem przekonany właśnie, że ta współpraca będzie dobrze się układała. Oprócz ustalenia składu komisji, radni podjęli uchwałę w sprawie zmian budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej. Głównie wprowadzenie zadań z projektu adaptacji do zmian klimatu, zmian w zasadach udzielania rozliczenia dotacji na pracy przy zabytkach oraz ustalenia wysokości ekwiwalentów dla strażaków OSP.